A więc dzisiaj niby w nocy ma ten huragan właśnie przyjść. I słuchajcie, tutaj jest tak dziwnie, że w ciągu, normalnie w ciągu roku i takie rzeczy, ludzie są sami dla siebie. Ale na przykład przychodzi huragan i jeden drugiemu pomaga. Nawet jak nie potrzebujesz pomocy, to każdy oferuje i przychodzi. Tak żeby jak w Polsce, ten... Marek. No. Jak jest, się coś dzieje dopiero złego, to ludzie się łączą. To chyba na całym świecie tak jest. Trochę takie to jest dziwne dla mnie, no ale cóż. Mała dygresja Marka. My jedziemy, słuchajcie, agresja. Jeszcze... Mała agresja. No, my jeszcze jedziemy do sklepu, jeśli nam starczy paliwa, bo już nigdzie paliwa nie można kupić. Zresztą widzieliście, wczoraj ja wam nagrywałam właśnie to, że no, już sobie nie mogłam zatankować samochodu. Teraz jedziemy Marka samochodem. Marek ma jeszcze trochę. Jeszcze trochę więcej niż ja, ale też nie, dużo, nie za dużo. Zaraz wam pokażę, jak ludzie już mają pozakładane właśnie wszędzie żaluzje albo przykręcone dykty. I powiem wam, że jak zobaczyłam właśnie dopiero, już to wczoraj wam mówiłam, już się powtarzam, ale trochę panikuję, bo jest to mój pierwszy huragan, pierwsze takie moje doświadczenie. Marek jeszcze dzisiaj rano mnie obudził i mówi, że no wiesz, ma być niezaciekawie, no 160 km na godzinę ma wiać. 145 mil, ja wam zaraz dokładnie powiem, ile to jest kilometrów na godzinę. Jeszcze więcej niż wczoraj żeś mówił, bo wczoraj żeś mówił, że 160. Da. 160, a dzisiaj 145. 145 mil to jest 233 km na godzinę. Aha, wiatr. Czyli muszę poprawić informację. Makijaż. Nie, poprawić informację na Instagramie, bo napisałam, że 160 tylko ma być. No, ma być niezaciekawie, no. Mówili ostatnio, że ma być tam tylko 100 mil na godzinę wiatra, a teraz już zmienili, że ma być 145 mil na godzinę. Także... Więc ja jestem troszeczkę taka, wiecie... No nie, nie jest to fajne. Nie jest to fajne. Ludzie się nawet ewakuują. Niektórzy znajomi piszą na Facebooku, że właśnie szukają hotelu i że już nie mogą znaleźć. I teraz, no i tak jak mówię, no teraz jedziemy jeszcze pozałatwiać, jeszcze do garażu rzeczy wrzucić, właśnie te meble z tarasu, bo jednak jak ma być taka siła, to wszystko może nam zwiać. Poza tym te meble, co my mamy, to one są lekkie, bo to jest ta taka sztuczna wiklina. Wiklina, tak, więc to jest leciutkie. To jest leciutkie i jak wiatr przyjdzie, to... To to zdmuchnie. Dokładnie. Zabierz. I don't know. Troszeczkę jesteśmy, poczuliśmy się oszukani. No, garaż jest zamknięty. The garage is closed. Kurde. Słuchajcie, tu jest tak, że taka siła jest tego huraganu, że ludzie mają, jak widzieliście, że ludzie mają normalnie te... To jest coś takiego jak te żaluzje antywłamaniowe, tylko że u nas to jest przeciw huraganom. I to chodzi o to, że jeżeli okno zostanie wypchnięte przez wiatr, no to automatycznie zrywa wam dach, bo to jest to wystarczy, jest taka siła. Wpadnie gdzieś wiatr. Dokładnie, tak? Jeżeli wpadnie wiatr gdzieś do domu, wywali okno, to reszta okien idzie i już jesteście, no już po ptakach macie, nie? Także nie jest to fajne, nie jest to ciekawe. Ludzie przybijają właśnie te, jak to Ania mówi, dykty. No. Nie jest to ciekawe, a wy ludzie, niektórzy mówią, że och, takie wiatry to normalka. No nie, to nie jest normalka, bo 233 km ale na godzinę... Ale nie, że 160 to... było normalka. Co? Że 160, że w Irlandii są takie. Nawet jeżeli jest 160, to musicie pamiętać o tym, że huragan to nie jest stałe dmuchanie. Mm-hmm. Że na przykład jest, macie 160 km na godzinę wiatr, ale na przykład wiatry gościnne mogą nawet mieć 250, mogą być 100 km większe. I to jest właśnie cały w tym szkopu. Jest! Jest paliwo na stacji! Paliwo na stacji znaleźliśmy. No jednak w Home Depot jest ludzi troszkę. Dosyć dużo. Halloween! No Halloween. Czekaj, nie wiem, czy jest baterie. Wszyscy kupują jeszcze playwoody i jakieś takie inne rzeczy, które są potrzebne właśnie przy huraganie. I tu jest sporo ludzi. Tu się dzieje, zobaczcie tam.
A my baterie. Słuchajcie, jest godzina 10:20 teraz. No i jak na razie jeszcze nic takiego wielkiego nie ma. Pada cały czas deszcz tylko. Ale... ja tutaj stoję w drzwiach. Ale... no zobaczymy. Niby zapowiadają, że w nocy mamy coś tam dostać. Mam nadzieję, że przejdzie. No, no nic, widzimy się później. Kochani, przeżyliśmy. Idziemy teraz na spacer, wyszliśmy trochę z domu i normalnie... Tak, idziemy właśnie na plac zabaw z Wikusią, bo to wiecie, jak się siedzi z dzieckiem czy z psem, to wszyscy świrują i trzeba się przejść. Zwłaszcza w ciemnym domu. Dokładnie, jest u nas jeszcze ciemno, bo jeszcze jednak jesteśmy w stanie zagrożenia, więc zobaczymy jak to się będzie prezentować dzisiaj. Ale noc, powiem wam, że była w miarę spokojna. Bo on też chyba zwolnił w ogóle. Zwolnił troszkę? Albo zwolnił, albo zmienił w ogóle... Chyba kierunek. Tak, kierunek. Tata mi mówił, że kierunek zmienił. I w ogóle chciałam wam powiedzieć, że bardzo wam dziękuję, że wy tak wszyscy się o nas martwicie i pisaliście tak dużo wiadomości i byliście z nami na bieżąco i mi wysyłaliście nawet wiadomości na bieżąco. Naprawdę super. Dzięki wielkie za to, bo to jest bardzo miłe. W ogóle mnie to, powiem wam, że z tych nerwów... No to uważaj ty! Bo samochód jedzie, Wikusia mówi, że tatuś uważał. I w ogóle mnie Wikusia rączką jak pokazała fajnie. W ogóle mnie, słuchajcie, wysypało strasznie chyba z tych nerwów. Ale teraz właśnie idziemy. Idziemy wszyscy na plac zabaw. Teraz patrzymy, jakie są szkody i na razie tylko widzimy, gdzie nie, gdzie właśnie gałęzie leżą. Skąd ta gałąź? Nie wiem, przywiało ją, bo tutaj nawet takiego drzewa nie ma. Właśnie jedziemy zobaczyć na plaży, co się dzieje. Ponoć jest podwyższona woda aż o 2 metry. Więc zaraz zobaczymy to z góry. Tak się przedstawia sytuacja. Nie jest źle. Ale plaży w ogóle nie ma. A ludzie się kąpią. Tam nawet jakiś statek stoi. Kochani, my jesteśmy w sklepie, zobaczcie co się dzieje. Święta Bożego Narodzenia już idą, a jeszcze nie było Halloween. Masakra jakaś. Huragan idzie już w górę Florydy, czyli już jakby ucieka od nas, więc całe szczęście. Ja się bardzo cieszę. No widzę, super. Bardzo się cieszę, że byliście z nami i widzimy się w następnych filmikach. Buźka. A tak wygląda niebo. Poprawię huraganie.